Na program zaprasza Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, oferujący studia podyplomowe. Częste zmiany przepisów, nowe rozporządzenia i unijne dyrektywy. Wszystko to sprawia, że pracownicy administracji muszą stale podnosić swoje kwalifikacje. Z myślą o urzędnikach na uczelniach ruszają specjalne kierunki. Przykładem są studia podyplomowe administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. To jest dobry pomysł, świetna idea. Świetna idea, która, krótko mówiąc, łączy w sobie element publiczny i element prywatny. Element prywatny, dlatego że ulepsza poszczególnego człowieka, słuchacza. Publiczny, bo administracja korzysta z lepszego, lepiej nauczonego, bardziej nowoczesnego administratora. Tak mi się zdaje, że te dwa elementy. No i ponadto jest to wielkie przypomnienie ludziom wykształconym, dające duży impuls nawet dla nowych rozstrzygnięć, dla ulepszenia pracy administracji. Pracownicy administracji w regionie chętnie podnoszą swoje kwalifikacje. Widać to m.in. w Urzędzie Marszałkowskim, który współpracuje w realizacji studiów podyplomowych dla urzędników. Około 630 pracowników będzie w różny sposób uczestniczyło w różnych szkoleniach, od szkoleń językowych, od szkoleń specjalistycznych, ale również studia podyplomowe. Są to osoby zajmujące kierownicze stanowisko w urzędach administracji publicznej, często organy, czyli starosta, takie kluczowe stanowisko w administracji publicznej, czyli sekretarze gmin czy powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych. To są raczej takie osoby, które potrzebują wykształcenia dodatkowego, dowiedzenia się czegoś więcej o administracji publicznej współczesnej w związku z praktykowaniem. Mniejsze zainteresowanie studiami podyplomowymi na kierunku administracja jest wśród pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Wynika to jednak z faktu, że znaczny odsetek tamtejszych urzędników ma wyższe wykształcenie w tej dziedzinie. Uważamy, że jest to czas prywatny, bo to są soboty, niedziele, tak? Tutaj nie zmuszamy, nie kierujemy nikogo pod przymusem na tego typu dokształcenie, ale jeżeli jest inicjatywa ze strony pracownika, że chce, wtedy od zmiany przepisów od lipca tego roku wyrażamy na to zgodę i pracodawca współuczestniczy również w finansowaniu tej formy szkoleń. Podyplomowe studia administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim skierowane są nie tylko do pracowników administracji. Mogą to być także ludzie, którzy są zatrudnieni w szeroko rozumianym otoczeniu administracji. To niekoniecznie muszą być klasyczne urzędy, czy to administracji rządowej, czy jednostek samorządu terytorialnego. To są ludzie, którzy są w jakiś sposób związani z zarządzaniem i w niewielkim stopniu pochodzą także firm prywatnych. Administracja jest zjawiskiem, które jest obecne wszędzie. Dla starosty czy dla burmistrza to nie jest kwestia awansu, tylko kwestia zdobycia nowych umiejętności, z nowej wiedzy, poszerzenia horyzontów. Natomiast dla części osób tak, to jest albo wymóg, który stawia ustawodawca i muszą uzupełnić wykształcenie, albo chęć poszerzenia wiedzy. Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii uruchomił ponad 30 kierunków studiów podyplomowych. Nowe kwalifikacje można zdobywać także na kursach dokształcających. Są wśród nich budowanie marki samorządu terytorialnego oraz e-administracja. Na program zaprasza Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, oferujący studia podyplomowe. Na program zaprasza Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, oferujący studia podyplomowe.